ramach otwarcia imprezy dożynkowy orszak dotarł na miejsce biesiadowania prosto z kościoła, co było do przewidzenia. Na brak atrakcji na święcie plonów nie mogli narzekać ani mali, ani duzi. Strefa dla dzieci, występy na scenie, ale i, a może przede wszystkim, stoły zastawione specjałami, które do serc trafiają nawet przez najbardziej wybredny żołądek. Same dobre rzeczy, własne wyroby, mamy flaczki wołowe, mamy leczo, mamy dużo ciast, pierogi regionalne, ale też i coś dla wegetarian, bo mamy z soczewicą. Fajnie się przyjeżdża tutaj z ciężkimi pudłami, z serami, a wyjeżdża się z pustymi. Oby tak każde dożynki, każde imprezy były w ten sposób kończone. Pierogi ruskie, proszę pana. Przepraszam, z serem i z cebulką. Także zapraszamy. Była dobra zabawa, znalazło się też jednak miejsce na chwilę podniosłe, które poprzedzały degustację swojskiego chleba. Częstował, rzecz jasna, i sam burmistrz, dziękując mieszkańcom powiatu za trud, który codziennie wkładali w swoją pracę. Dożynki to wyjątkowy czas, czas podziękowania Panu Bogu za plony, a ludziom za trud ich wytworzenia. I tak też dzisiaj świętujemy w Suchej Górnej, dziękując właśnie za wytworzone plony rolnikom, sadownikom, hodowcom, pszczelarzom, działkowiczom. To ich codzienny trud przyczynił się do tego, że możemy dziś ten pięknie wypieczony dożynkowy chleb dzielić sprawiedliwie, tak aby dla każdego starczyło. Starosta dożynek zarażał dobrym humorem, na pytania odpowiadał śpiewająco. Na dożynki przyjechał bowiem wraz ze swoim zespołem Sobinianie, co ciekawe, na co dzień nie ma nic wspólnego z rolą. Do Suchej Górnej dotarł bowiem z Lubina. Poprosili mnie, to ja stałem i podałem. Podałem księdzowi i burmistrz. Jeszcze burmistrz coś obiecał do tego. Ja tu czekam na to. Co obiecał? No coś tego do chleba. Bez względu na to, co ostatecznie lądowało na chlebie, czy też obok niego, atmosfera była przednia. Piękna impreza, nie? Piękna impreza, wszędzie ludzi, dużo, pogoda akurat dopisała. My akurat mamy gospodarstwo. I jak ten rok? Dobrze. Dobrze? No lepiej niż na przykład w zeszłym roku. Biesiadnicy zgodnie życzyli sobie, by kolejny rok był lepszy pod względem plonów, ale jeszcze bardziej spokoju i jedności tak w kraju, jak i na świecie.